trwa przebudowa drogi do miejscowości Wandopol, drogi, która no, oczekiwała już zmiany nawierzchni, bo na większości odcinka tej drogi była nawierzchnia strelinki betonowej. Dwa lata temu zdecydowaliśmy na w zasadzie wychodząc naprzeciw wnioskom mieszkańcom wsi Wandopol, żeby zmienić konstrukcję tej drogi, a jednocześnie dokonać przebudowy następnego odcinka, które prowadzi do tej miejscowości. Odcinek ponad 800 metrów jest w tej chwili w trakcie realizacji. Układana jest już podbudowa. Odcinek, który będzie miał nową nawierzchnię asfaltową, jest w części droga budowana w konstrukcji w krawężnikach, w części będzie tylko nawierzchnia asfaltowa. Myślę, że bardzo ładny odcinek i co jest najistotniejsze, przede wszystkim droga ta będzie biegła w granicach geodezyjnych drogi. W tej chwili na pewnym odcinku była przesunięta w działki prywatne, więc w tej chwili, po wykonaniu projektu realizujemy to w pasie drogowym i myślę, że nie ma żadnych zagrożeń. Widzę, wykonawca, firma Transbet, realizuje się bardzo sprawnie. Prace trwają dość intensywnie i myślę, że nawet jest jakaś szansa, że do żniw ten odcinek zostanie wykonany. A jest on bardzo istotny, bo prowadzi do przedsiębiorców, do dużej pieczarkarni, do suszarni zboża, do ujęcia wody gminnego, więc są takie miejsca, gdzie ten dojazd musi być stały i dobry. Dlatego cieszę się, że rząd Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg udało się pozyskać dofinansowanie w 50% wartości tego zadania. Wartość zadania to kwota 1 041 000 zł. Połowa z tego to są środki budżetu państwa czy wojewody. I uważam, że należy się cieszyć, że oczekiwany odcinek drogi wreszcie otrzyma dobrą nawierzchnię, dobrą konstrukcję, a przede wszystkim to, co jest też zaletą tej całej inwestycji, to uporządkowany zostanie wjazd i połączenie tej drogi z drogą powiatową. Ten wjazd był bardzo niewidoczny, był pozarastany, był bardzo niebezpieczny, dlatego dzięki temu uda się uporządkować ten wjazd, uda się poprawić widoczność, no i myślę, że będą się z tego cieszyli nie tylko ci, którzy z tej drogi korzystali, ale jest to też taka droga, z której korzystają mieszkańcy uprawiający jogging, uprawiający nordic walking, więc, bo jest to droga w miarę spokojna, więc tutaj masę osób z tego odcinka drogi korzysta, dzieciaki jeżdżą rowerami, więc cieszę się, że nawierzchnia tej drogi będzie już naprawdę dobrej klasy i aby tylko bezpiecznie wszyscy z niej korzystali. Znajdujemy się w miejscowości, właściwie na granicy trzech miejscowości: Konstantynowa, Wandopola i Witoldowa. Tak jak widzę, tereny, w które gmina inwestuje, i tak jak widzę, są to tereny, panie przewodniczący, które w przyszłości już się stają, ale w przyszłości mają szansę jeszcze na tym zyskać. Przemysłowe, pieczarkarnia, tak jak wspomniał wójt, wasz zakład zaopatrywania w wodę, również suszarnia zboża, także teren, który należy inwestować. Tak, na pewno ta inwestycja jest bardzo potrzebna, ze względu na to, że już nawierzchnia dawna była bardzo zużyta, szczególnie tak jak pan wójt wspomniał, trelinka. Trelinka została również wykorzystana jako podłoże do przyszłej drogi, bo została skruszona i użyto jej po prostu do stabilizacji, co ma też jakiś związek z tym, żeby koszty budowy drogi obniżyć. Ja ze swojej strony, nie tylko ze swojej, właściwie z całej rady gminy, uważam, że prośby, po prostu takie starania się mieszkańców poprzez radnych spełniły się po prostu te oczekiwania, że panu wójtowi udało się uzyskać dofinansowanie do tej drogi dzięki temu, że właśnie mamy dofinansowanie dosyć spore, można taką drogę po prostu dokończyć. A jak pan wójt wspomniał, faktycznie z tej drogi korzystają
nie tylko mieszkańcy tutaj, jak pan redaktor powiedział, że trzech miejscowości, bo tak w zasadzie jest, to, ale przyjeżdżają również ludzie z zewnątrz i ta droga staje się taką trasą turystyczną jak gdyby i też jest bardzo potrzebna. Zresztą ja tylko wspomnę, jest malowniczy widok na Konstantynów z tej trasy. Właśnie chciałem powiedzieć, że właśnie tutaj wiele osób jak przyjeżdża, to się zachwyca tym spokojem tych terenów, właśnie widokami. A ta właśnie droga, jak pan wspomniał, jeszcze wystarcza widok na Konstantynów od drugiej strony, której się po prostu nie zna, a z tej strony właśnie jest to widoczne. I również chciałem się cieszyć z tego również jako rada, że po prostu nasze starania od drogi, bo jest ich potrzeb jest bardzo dużo, że się udaje właśnie sukcesywnie rok w rok jakąś drogę po prostu wykonać. No dzięki tu operatywności pana wójta i staraniom, no i władz z zewnątrz możemy po prostu z tego korzystać. Dziękuję. A bardzo. Te działania są coraz droższe. No niestety koszty są droższe, no i udział gminy też musi być wyższy, no ale jakoś trzeba sobie z tym radzić.